Cześć, witam was serdecznie. Ja jestem Kaftan, a wy oglądacie La Last of Us. No i wyszliśmy z metra. Hey, look, about Tess. I don't even know. Here's how this thing's gonna play out. You don't bring up Tess. Ever. Matter of fact, we just keep our histories to ourselves. Secondly, don't tell anybody about your condition. They think you're crazy, they'll try to kill you. And lastly, you do what I say when I say it. We clear? Sure. Repeat it. What you say goes. Good. Now there's a town a few miles north of here. There's a fella there that owes me some favors. Good chance he could get us a car. Okay. Let's get a move on. O kurde. Wcale się nie cieszę na samochód. Naprawdę. Szczerze powiedziawszy to... Now there we go. Yeah, it'll be faster to go through here. O cholera. What? Nothing. I've never seen it. You mean the woods? Yeah. Never walked in the woods. It's kind of cool. Pięknie tu. Rany boskie, ta gra jest przepiękna. O rany. Ślicznie, po prostu prześlicznie. Why don't you just take me back to Marina? If she was up to the task, why'd she drop you off on us? Maybe she's better now. Yeah, I don't mean to upset you, but your friend's chances of survival weren't too high to begin with. She's a lot tougher than you think. It don't matter. Because I doubt I can get either one of us back into the city in one piece. Trust me. I wish there was some other option. Oh! Co to jest? No proszę, kto by pomyślał, że znajdziemy jakieś rzeczy, co wypłynęły z kanału. Fajnie. Przyda się. O rany. Co tam znalazłaś, królika? O rany, ale konsternacja i wszyscy popadamy w sentymentalizm. Wszystko przez te pierdolone iglaki. A tak naprawdę to wszystko wina tego, że niefajnie rzeczy potoczyły się też. Kurde, też tego nie chciałem, no ale... Nie, mam nadzieję, że Joel do końca nie zwali tego na mało. Także de facto to wszystko jej wina, no bo... To ją musimy... Znaczy, ja wiem, czy jej, raczej... Marlene. A właściwie nie Marlene, tylko Roberta, dlatego że Robert zabrał nam broń, przedał ją Marlene. Marlene chce nam oddać ją pod warunkiem, że... odpłacimy, co Robert spierdolił, czyli generalnie to wszystko wina Roberta. Dobrze, Ellie jednak jesteś niewinna. Co? Kurde. Wszystko tu jest spieprzone, wszystko zadekowane. O kurde. O, proszę. Tylko, że... Co my z nią zrobimy? A, dobra, wiem. Nie, zaraz. Bez sensu, nie oprzemy jej o ścianę, no bo tak nie przejdziemy. Chyba, że... jakoś uda nam się wejść... O, dobra. Dobry pomysł. I teraz sobie na spokojnie przejdziemy tutaj. Czy to jest? O, kurde. O, w mordę, nożyczki na górze. Ale jazda. Świetne.
To ja proszę szeryfa, chciałbym się nauczyć coś takiego robić. Dobra. Jesteśmy na drugiej stronie L3. Different places. You've never been here, have you? I know this is where he lives, but no, I ain't never been here personally. And that smoke, you think that's him? Sure as hell better be. Well, let's go check it out then. All right, come on. Dobra, to idziemy. Swoją drogą. Co wy na to byśmy naprawdę przez następne tygodnie, jak już będą wakacje? Przez 5 dni w tygodniu plus weekend, czyli praktycznie codziennie na weekendzie wrzucaj dodatkowe serie, a codziennie w tygodniu The Last of Us. Usłyszałem od znajomego, że gra jest długa, więc fajnie byłoby, gdybyśmy, no wiecie, mogli ją razem szybko skończyć. Zwłaszcza, że gra mi się cudownie. Dobra, co my tu mamy? Dobra, o kurde. Jest więcej niż... A, możemy zrobić mołotowa szybko? Możemy! Ale jazda! Ale jazda! Ile ich tam jest? No! Chodź, chodź, chodź! O Jezu! Jarajcie się! Kurde... Podpal się. Niech to szlak. O! Jednak! Dureń. No i z głowy. Jest dobrze, Ellie. Nie wiem, czy powinienem tą spółę przeładować. Trochę się martwię, bo... Nie chcę, żeby skończyło się tak. Że naboje, które obecnie są w magazynku, jest ich z tego, co widzę na ekranie, 3. To szlak je trafi. Barbecue. O! Proszę bardzo. Jak ładnie wyłożone są dla nas. Ach, elementy do craftingu. Dobra. Tu mam jakieś drzwi. A czy to jest cegła? A. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Nie chcę niczego pominąć, co może być wartościowe. Na przykład... Nic. Dobrze, Ellie, wchodzimy przez drzwi. O, przed chwilą myślałem, że trzymam je za rękę i chcę mi coś pokazać. Ale jaja. Dobra, to idziemy. Okej. Tu robimy kółko, co nas nie interesuje. O! Fajnie. Piguły, elementy do craftingu, fajnie. Będziemy mogli sobie poulepszać kilka rzeczy. Ellie, nie baw się nożem. Nic tu nie ma. Znowu mnie korcą pieprzone szuflady. O, notatka dotycząca tabletek. O pamięci, zabierzcie więcej tabletek, spróbuj zorganizować więcej amunicji. Pozostały tylko 3 tygodnie do następnego przerzutu TES. O! Ho. Super! Jeszcze przypomnijcie mi, kurwa, że nie żyję. Czy to jest? Czy ty nucisz? O, żany, genialne. Genialne. Takich właśnie detalach tkwi piękno. Piękno tkwi w szczegółach. Co my tu mamy? O! Obszar trybu nasłuchiwania. Szybkie tworzenie. Ha. Ha.
A co tam? Coraz gorzej nam idzie strzelanie, więc może to się przyda. Wprawdzie tworzenie przedmiotów szybsze też było ok, ale myślę, szczerze powiedziawszy, że taka szybkość, jaką mamy teraz, wcale nie jest taka zła. Jest to kwestia 2 sekund, więc... 2 sekundy mnie nie zabiją raczej. Dobra. Miejmy nadzieję, że łatwiej nam będzie strzelać. I... chodźmy tędy. Oby. Daj spokój. O właśnie. Dobry pomysł. No, that's not such a good idea. Well, I can't boost you up. How else are we gonna open it? Dobra. All right. Give me your foot. Przecież mógłbyś, Joel, włożyć paluchy w to. Nothing else. Sure thing. Careful. Okay. Let's see. Okay. Ta-da! Good job. Brawo. Cieszę się, że trochę lepiej się dogaduję. O Jezu, jak pięknie. Czy ja to... So let's say we get a car from this buddy of yours. Then what? To miasto wygląda znajomo. Marlene said he's your brother? And more importantly, he was a firefly. O kurwa, czy to nie jest miasto, w którym mieszkaliśmy? Nie, zaraz, nie. Czy to nie jest miasto, w którym my się rozbiliśmy w pierwszym odcinku? To, do którego właśnie z Tomim dojechaliśmy? Tak to wygląda. Kurde. Ho. Rany boskie. Hey, look. Gnomes. Yeah, those are gnomes. Man, I had an art book filled with these. I always thought they were super cute. Nie mówi się krasnale, mówi się ludzie niższego wzrostu, tak jest politycznie poprawnie. Dobrze. Co my tu mamy poza krasnalami? O, doniczka. Czyżby zabójcza? Nie, pigu... Naprawdę? Co, zjem, kurwa, tego kwiatka w doniczce i będę lepszy? O, faktycznie się lepiej celuje. Dobra, to teraz idziemy tu. Tak? Nie? Podoba mi się. Jest taki, nie wiem, może to takie złudzenie otwartego świata, ale powiem szczerze, że... Fajne jest to, że gra nie mówi tak naprawdę, gdzie mamy iść, tylko musimy do tego dojść sami. No i zobaczcie, mamy tu budynek, tam mamy jakieś zaplecze. Fajnie. Dobra, chyba nikt tu nie bywa. Co? Czy jest telewizor? Nie, to jest ten, jak to się nazywa? Automat do gier, tak? Grałem kiedyś na takich, będąc u babci w wakacje. Razem z kuzynem chodziliśmy kupować żetony. 50 groszy za żeton. I zagrywaliśmy się w gry o kowbojach i Indianach. Była kiedyś taka gra na automacie. Chodziło się kowbojem, Indianinem. I strzelało się do wyskakujących jakichś tam bandytów. Śmiesznie było. Miło wspominam lata swojej młodości. Które poniekąd cały czas trwają. 22 lata to wcale nie jest taki stary wiek. Czy jest? Chyba nie. Możemy tędy zejść? Możemy. O kurde, ile tego jest? Prawdzie pojedyncze, ale... Wow! Będziemy mogli sobie fajne rzeczy zrobić, jeśli chodzi o ulepszanie. Też znam tą melodię. Pa-ba-da-pa-pa. Świetna jest. Naprawdę. Nie wiem, ostatnie lata to... Coraz więcej gier wychodzi, w których... Kompanii nasi, z którymi przychodzi nam... Podróżować. O! Mandatory evacuation. Evacuate to where? Gdzie możemy znaleźć... Quarantine zone. See, some places got a heads up before the infection showed up. Most didn't. Dobra, pytanie, skąd safe może to być? Just leaving all your
your stuff behind like that. That ain't the hard part. Kurde, chyba naprawdę jesteśmy w tym miasteczku. Ale jazda. It's Bill's handiwork. Anybody else live in this town? As I know, it's just him. Kurde. Fajnie. Fajna sprawa. Co tu mamy? Szukam jakiegoś sklepu, dlatego że... Czy to jest lina? O kurwa! What the hell was that? That would be one of Bill's traps. Your friend a bit paranoid, maybe? That's putting it lightly. Aha. What's the deal with this guy? Well, he helped us smuggle stuff into the cities. He knows how to find things. Okej, okay, kolejna pułapka. Czy możemy ją rozbroić? Nie wiem, nie sądzę. O, proszę. To się przyda. Opona ciebie nie potrzebuje. Jesteś gwiazdą filmów, nie muszę cię zabierać ze sobą. Możemy to otworzyć? O, otwórzmy ostrzem, dlatego że może się przydać znalezienie jakiegoś... czegoś do sejfu, na przykład szyfru. Spoko, nauczę cię. Dobra, to wygląda na miejsce, w którym mógłby znajdować się safe. No może poza tym pieprzonym rowerem, on to trochę niszczy wrażenie. Pełne, ale tam mamy za to sprzęt. O, proszę. I możemy sobie zrobić koktajl. Dobra. I co jeszcze? Apteczka, ostrze. Ostrza się przydadzą. Dobra, resztę zostawimy na potrzeby na przykład. O! Ulepszania się albo broni. Się, chyba siebie. Dobra. Chyba jednak nie znajdziemy tu szyfru do sejfu. Dobra. Gdzie jeszcze możemy pójść? Czy to są. To są strzały. O kurde. Look good with a bow? I reckon he is. Nie wiem, czy tam w prawym górnym rogu, co widzieliście, to była lodówka, czy kolejny safe, ale jeśli tak, to może gdzieś tutaj będzie szyfr. No ale nie sądzę, byśmy mieli okazję wrócić. No ale chrzanić to. O kurwa. Łuk. Ale jazda. I'm a pretty good shot with that thing. How about we just leave this kind of stuff to me? Well, we could both be armed. Cover each other. I don't think so. Ale jazda. Mamy łuk. Mówiłem wam, każda zajebista nowa gra ma łuk. Tomb Raider, Crysis. Kurde. Nawet Far Cry. Do tego jeszcze The Last of Us. Wiecie co, powiem wam szczerze, jakkolwiek The Walking Dead jest świetną przygodówką, to to, jak to jest zrobione, to jest coś. Co ty robisz, Joel? O. Here. We can actually use this. O. No, zabieraj. No super. A no tak, Ellie nie ma siły, by nam pomóc. W końcu to nie Tess. I znowu, kurwa, sentymenty. Dobra. Oj, nie wiem, czy... Nie no, wystarczy chyba. Aż tak krótka nie jest. Okej, okay, tu nic nie ma. Gdzie może być to miejsce, w którym znajdziemy... O kurde. Ha! Czy wykorzystamy łuk? Co wy na to? Zobaczymy, jak się z tym... O kurwa, zniszczyłem mu głowę.
Fajnie. O, rany. Możemy podnieść z powrotem strzałę? Nie możemy. Cholera, złamała się. Tak mi się zdawało, że się złamała. Myślałem, że po prostu wypadła, ale... Dobrze, schodzimy. Zobaczmy, co tu jest na dole. O, bomba. Okej. Nie możemy jej podnieść, chyba się... Cholera, nie możemy tego podnieść, szkoda. W sumie, nawet jakby była taka opcja, nie wiem, czy chciałbym próbować. Okej. O, tam coś jest? Wyskakuj w końcu. Ha. Aha. Shit, you're gonna go in there? I wanna see what we can find. You're gonna find my body when I die from a heart attack. Don't worry. I got this. Przed chwilą coś w nie waliło tak mocno, a teraz jest pusto. Kurde, podoba mi się, bo jest atmosfera, ale... Rany. Halo? Zostałem Jole? Kurwa, nikogo nie widać. Całkiem spora chatynka. O, w dupę. Ale broń. O kurde, ale broń. Robimy z tego masakrę. To było świetne. O rany. Ekstra. Muszę zacząć częściej używać pada, zwłaszcza do gier. Choćby na PC-cie. Dobra. Co my tu mamy? Tu jakieś są rzeczy. Czy nie był głupi pomysł wcale, żeby tu wejść? Co? Rachel. O kurde. Znaczy nie jestem Rachel, ale przeczytajmy. Rachel, żołnierze chodzą do drzwi i wypędzają ludzi do autobusów. Kilka budynków dalej słyszę krzyki. Nie mam więcej czasu. Dzwoniłem, czekałem, nie wiem co jeszcze mogę zrobić, ale dłużej zostać nie mogę. Większość naszych rzeczy wrzuciłem do kilku walizek. Będę na ciebie czekał w strefie kwarantanny, znajdź mnie. Do zobaczenia wkrótce. Czy myślisz, że kiedyś się znaleźli? Jak bym wiedział? No, chciałbym myśleć, że zrobili. No, sporo tych rzeczy. Obawiam się jednak, że osoba, która tam była w tym mieszkaniu, tak naprawdę nigdy go nie opuściła, bo to był gość, którego zabiliśmy. W końcu nie mógł się wydostać od wewnątrz. A walizki wcale nie były najlepiej spakowane. Ach. Okropne. Dobrze. Co my tu mamy? Przez chwilę myślałem, że ktoś tu leży. Okej. Nie chcę tędy przechodzić, nawet próbować. Mamy w chuj duży plecach i długaśne rzeczy na sobie, takie jak łuk. Ale to może wypalić. Dobra. Alright, stand back. Alright. Huh. Oh shit. Those things are kind of awesome. There's one way to do it. O rany. Mocne to było. Okej. Okay. W razie gdybyśmy nagle potrzebowali kolejnej. Ha. O. Amunicja do rewolweru, fajnie. Nawet nie zauważyłem tego przyjaźnego kolegi, który tutaj sobie leży.
No, zielony, spójrz jak rzucam butelką, co ty na to? Ellie, trzymaj się z dala. Coś mi kurwa mignęło przed okiem. Tak mi się przynajmniej wydawało. A nie mogliśmy tego po prostu przeskoczyć? Dobra. Stay close. O! Dobra, przeładujmy rewolwer na wypadek, gdybyśmy... Proszę bardzo. No i git. Jestem bardzo zadowolony. A teraz zmieńmy na ten pistolet. Dlatego, że mamy więcej amunicji, jest jakiś chyba lżejszy, a póki nie napotykamy jakichś strasznych... O! Szybkie tworzenie przedmiotu. Szybsze leczenie. Ha. Dobra, moi drodzy. No zobaczymy, co nam to da w następnym odcinku. Tymczasem dziękuję wam bardzo i pamiętajcie, by zostawić po sobie komentarz i ocenę. Trzymajcie się, kochani, i do następnego odcinka. Na razie.